Hej, hej, siemaneczko, witam was ponownie w Prison Architect. Moi drodzy, jak widzicie, wreszcie wymieniłem słuchawki, zabrałem Marze moje słuchawki. I ja wreszcie z nich korzystam, bo już od słuchawek, kurde, takich, wam pokażę, tego typu, kurde, tego typu, takich, wiecie, słuchawek dousznych, już po prostu uszy mi odpadają, ja nie znoszę takich słuchawek. No ale też Marze nie będę odmawiał, kurde, korzystania ze swoich słuchawek, tym bardziej, że ona swoich nie ma, więc no... No cóż, trzeba się dzielić. Niemniej jednak, co my tu robimy? Blok więzienny, inwestycja, zaliczka 5000, premia za ukończenie 16 tysięcy. Badania nad dietą więzienną. Dostanę za to 15 tysięcy. Program nauki stolarstwa. Dobra, weźmiemy to. Tym bardziej, że moi tutaj już mogą pracować w ramach tego stolarstwa, więc w sumie dlaczego by nie. A my sobie weźmiemy tutaj, kurde, zrobimy izolatki do końca. O. Tak jak to miało mieć miejsce, zrobimy sobie tutaj, dokończymy właściwie mury izolatek, także tutaj jedna sekcja byłaby gotowa, na to wychodzi całkiem fajnie w tym momencie. Ile mam? 15 tysięcy, więc w sumie tutaj mógłbym jeszcze ten mur tutaj, kurde, zrobić. Okej, moi drodzy, widzę, że ta druga część więzienia, no, zaczyna, kurde, jakoś wyglądać. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Tutaj, kurde, chyba więźniowie sprzątają nawet w tym momencie. Gdzieś ze sklepu dochodu nam tu przyszło, więc w sumie nieźle. Ciekawe, czy uda mi się zakończyć, czy wystarczy mi pieniędzy na zakończenie całego tutaj tego więzienia. W sensie, oczywiście, całego więzienia, w sensie murów. I tak, moi drodzy, wnętrze więzienia mamy gotowe, izolatki, wszystkie tego typu rzeczy mamy już gotowe. Nasi robotnicy tutaj zaczną przewozić to wszystko. Tutaj chłopaki pracują, tutaj, kurde, jesteśmy w trakcie budowy izolatek. Kurde, zamknęli nam się robotnicy w środku. Ale dobra, obiekty. Ile będziemy potrzebować, jak to będzie wyglądało? 500 na jedne drzwi. I kurde, zamknęliśmy sobie jakiegoś kolesia w środku. Okej, tu chłopaki niech budują. Tutaj od razu byśmy nawet zrobili sobie, kurde, patrol. Patrole z psami. Mm-hmm.
Tu się kurde patrole mogą przemieszczać, nie ma problemu. Tutaj są prysznice i tutaj mamy fajnie, i tutaj mamy tu są jeszcze izolatki, ale to już później. Minus 200 sesja programu resocjalizacyjnego. Tutaj chłopaki te tablice kurde wybijają. Stół stolarski. Czy on jest w stanie tutaj na tym stole coś produkować? Chyba tak. Ciekawe, czy jestem w stanie coś wyrabiać tutaj na tym. Znaczy, tu się chyba jakoś... Moment. Tu się jakoś coś chyba robi, nie? Jakoś tu się planuje. Personel, zaplecze, obiekty. Stół dla gości, dywanik dla modlitw, ławki kościelne, ołtarz. Stojak na broń. Nie. Nie, jakoś tu się jakoś kurde zadania w stół stolarski, obsługiwać stół stolarski, nie, transport, więźniowie, dotacje, finanse, wycena. A może to on? Pokaż kartę. Doświadczenie. Klasyfikacja. Nie. Postać. Biografia. Też nie. Tu się jakoś kurde... coś robiło. Tu się jakoś robiło tak, żeby oni tutaj kurde produkowali konkretne rzeczy. Do 50% natychmiast zaczynasz w gotówce, zamiast za inwestycje udziałowcy zbiorą część swojej sprzedaży, gdy postawisz sprzedać więzienie, przykładowo jest 30% udziałów, w dowolnym momencie możesz odkupić sprzedane udziały niż ich pierwotna wycena. W kolejnym transporcie mamy jednego gościa. I fajnie, ale... ale tu się kurde jakoś coś... tu się jakoś robiło coś, że oni wydo szybkie pomieszczenie gospodarcze. Nie. Śledź. Oni tu jakoś mogą... klasyfikacja więzienia. Wskaźnik recydywy 19%. Więźniowie poddani egzekucji. Niewinni. Jak był niewinny, to nie powinien tu trafić w tym wypadku, tak? Zadania. Czy... światła do magazynu. No nie, kurde, jak tu się... Terapia behawioralna, wsparcie duchowe, finanse, wycena. Nie, jak to się kurde robi, żeby oni... żeby oni tutaj kurde
produkowali to, co ja chcę. Prawda jest taka, że strażnicy to nie. Minimalny rygor. Oj, nie. A, bo tu jeszcze mury nie są chyba postawione. A nie, postawione są mury. A, ale nie ma tych obiektów jeszcze porozstawianych, więc na razie tu się nic nie zrobi. Kurczę, jak tu się robiło, żeby to... Żeby to miało ręce i nogi. Nadaj im funkcję. No funkcje funkcjami. Są jakieś jeszcze? Dobra, oni tutaj mogą ciąć. I w porządku, fajnie, że mogą ciąć. Dobra, do snu, ale ja nadal nie wiem, jak można zrobić tablicę rejestracyjną 10. Dobra, sprzedaj przedmiot w takim razie. Tu jakoś, kurde, można... Jakoś tu można, kurde, wziąć ten... A, tutaj pojechały. Niepotrzebnie wtedy w takim razie sprzedałem tamte tablice rejestracyjne. Ale z drugiej strony, tu jest taki mały warsztat, ale skoro w tym warsztacie im tak nieźle idzie, można by pomyśleć nad zrobieniem ogromnego warsztatu jakiegoś, takiego naprawdę dużego. Tu się chłopak zamknął, kurde. Okej, okay, pomieszczenie. Sala sypialna. Trzeba będzie jeszcze kibel zrobić. Tu będzie... Tu będzie niepokój socjalny, nie warsztat, a łazienka. Pyk, jest i łazienka. Tu będą cele. Tu również będą cele. I tu również będą cele. W porządeczku. Aha, tu musimy zrobić jeszcze pomieszczenia, kuchnia. Jak tu będzie stołówka i to będzie taka stołóweczka sobie elegancka. Dobra. I kuchnia. Kuchnia, kuchnia, kuchnia. I tu będzie kuchnia. Pyk. Elegancko, kuchnia, stołóweczka, fajnie. Logistyka, kuchnia będzie się... dystrybucja żywności. Dystrybucja prania z jednej pralni. Prace więzienne. W tej kuchni też będziecie mogli tutaj pracować. O, utknął mi tu robotnik. Shit, niedobrze. Pomieszczenie w takim razie, obiekty. Drzwi. Zróbcie mu drzwi, kurde. Dobra, z kieszeni wyjął drzwi. Mm-hmm.
Kurde, koleś utknął, nie? Stół stolarski. Przeszukaj cele. Kurde, gdzieś pamiętam, że gdzieś się dało wybrać, żeby oni tworzyli. Żeby oni tworzyli, kurde, dobra, możemy kredyty sobie ten wziąć. Czy ja mam drzwi otwarte? Otwarte, czyli świniuchy biegają. Dobrze. Personel. Nie, obiekty. Prasa, piła, stół stolarski. Lada sklepowa, półki i tak dalej. Wykrywacz metalu. Dobra, tu mamy czas wolny. Chłopaki mogą pogadać, popakować. Dobra, tutaj brygadzista, kurde, uczy. No chłopaki tutaj, kurde, trochę mają tej kontrabandy, coś mi się tak widzi. A mi się to nie podoba, że oni mają kontrabandę. No proszę bardzo. BHP warsztatu. BH powiedz tutaj, kurde, uczy. BH powiedz tutaj uczył, ale co z tego? Szkoda, że nie można po prostu kupić. Że trzeba od razu umieszczać. Fajnie byłoby, gdyby można było sobie właśnie zrobić taki trochę zapas na przykład. Dobra, jakie mamy dotacje, mamy na co? Wykonaj dwa luksusowe łóżka w toku. No właśnie, ale jak można wykonać te dwa luksusowe łóżka? Wsparcie duchowe. Nie. Nie wiem. Zobaczymy, może w międzyczasie się gdzieś uruchomi. No, taka możliwość. Tu mamy kłody. Dobra, tu chłopaki, kurde, chodzą. Tu jest ciemna jak cholera. Minus 100 za drzewo. Zaplecze w takim razie. I musimy pociągnąć przewody elektryczne. Mam nadzieję, że moja elektrownia się nie spoci przy tym, bo szczerze powiedziawszy, kiepsko to widzę. Dobra, brać go. Gdzie on tam jest? Kurde, jakieś pigułki miał. Chyba trzeba będzie zrobić znowu przeszukanie. Tutaj nie ma jeszcze stolarzy tak faktycznych. Chyba, że on. Nie.
czyli oni wybijają tablice rejestracyjne. Może te łóżka też później sami będą robić, jak już będą mieli ten... jak już będą mieli... No nie wiem. Może jak już będą mieli całą resztę tego... Znaczy doświadczenie, to sami to będą wytwarzać, nie wiem. Coś się odblokowało. O, odblokowałem kredyt. Dobra, spróbujemy zaciągnąć kredyt w takim razie. Dotacja. Bożyczka bankowa. Weźmiemy... 2000... Weźmy 2500 kredytu. 125 odsetek dziennie. No cóż, co zrobić? No muszę wziąć kredyt, żeby... móc tutaj... zrobić... całe tutaj, kurde, to zaplecze. Zobaczmy tylko, jak wygląda elektrownia. O, daje radę. Coś się stało. Czyżby jakieś rozruchy? Dobra, w takim razie... Dobra, pójdą do pracy, to zrobimy przeszukanie. Znaczy, pójdą na stołówkę, to zrobimy przeszukanie. Maksymalną liczbę więźniów do 50, wtedy dostanę 20 tysięcy. Wynagrodzenie dla więźniów 122 za pracę, chyba. No okej, okay, w porządku. No tutaj wygląda to całkiem zacnie. Cały czas, kurde, chyba pukam o mikrofon. Spoko, też nieźle. Też całkiem w porządku. Przepływy pieniężne 57. Tutaj montują. Dobra, tu montują okablowanie. Z latarką zasuwa. Dum, 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 dum. Jeszcze pusty blok więzienny. Jeszcze pusty. Jeszcze go nie ma. Dobra, swoją drogą. Trzeba będzie zrobić tak, umywalkę na pewno. Nawet ze dwie umywalki. Do tego ze dwie lodówki na żarło. Dwie kuchenki, a nawet ze trzy kuchenki. Stół do podawania żarła. Ze dwa stoły do podawania jedzenia. Śmietnik. Może być. I co, do tego będą stoły, nie? Brak wystarczających środków. No dobra, ale oni sobie tutaj spokojnie pomontują, co mają do montowania. No, tu mam jakiegoś robotnika zamkniętego w celi. Spoko. Nie ma co. Okej, tutaj drzewo, widzę, będą wywozić. Tam jeszcze rury trzeba będzie pociągnąć. 1000 za eksport. No, nieźle. A tu ich, kurde, przepuszcza. Otwórz drzwi. Typ drzwi jest otwarte, zamknięte. Otwarte mają być. Na ten moment, bo oni tak tutaj muszą się przemieszczać. A nie, tak. Się i tak muszą przemieszczać tutaj między tym. I tak muszą, więc... Niech sobie tutaj będą. Tu zrobimy trzy ławki.
I dalej stół. Dobra, i tutaj zrobimy ławeczki. W razie czego więźniowie już mają żarło. Kurde, młotek przy gościu znaleźli. W porządku, nie mam pytań w ogóle. A, jeszcze obiekty, jeszcze ławki z drugiej strony muszą powstać. Nie ma więźniów przypisanych do jedzenia w tym miejscu. Spoko. Nie, wcale się nie dziwię, że jeszcze nie ma więźniów przypisanych, bo jeszcze żadnego więźnia nie ma tutaj, który miałby być przypisany, więc... Więc kurde, grosie, uspokój. Obiekty, natryski. Teraz kurde zacznie się zjeżdżać. Wiecie co, ja zatrzymam na moment. W razie gdybym się pomylił, to żeby po prostu się nie pojawiło niepotrzebnie, żeby się nie pojawiła ta... Dobra, tu będzie... Okej. I jedzie z... Dobra, jadą na tryski. Teraz się tu kurde pojawi cała masa ludków biegnących kurde, żeby zamontować na trysk. Dobra, tu potrzebujemy zamontować przewody. No i właśnie jeszcze rury trzeba będzie pociągnąć. No ale to w swojej kolejności wszystko będzie musiało powstać. Na razie mamy... Zostało nam 2000 funduszy. Dobra, oni tu biegają. Montują. No fajnie, oni tu wyrabiają, tylko nie wiem jak to, nadal nie umiem wykonywać kurde tych luksusowych stołów. No ale co ja poradzę. Okej. Biegną z tymi kranikami, kurde. Dobra, trochę mają tutaj do zamontowania tych, kurde, kraników. Więc niech biegają. Są i papierosy, a u niego będzie telefon komórkowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wsparcie dla budżetu. Za chwilę tu w takim razie czas zrobić przeszukanie. Jest telefon komórkowy. Pigułeczki. Strzykawka, proszę bardzo, jak ładnie. Łyżki, noże, wiertarki, młotki. Kurde, co tu jest w tym więzieniu? Ja pierniczę. 4 telefony komórkowe.
coś nowego znaleźli. Alkohol. No dobra, chłopaki, no, ładować. Telefon kolejny. Są różni w ogóle nadzorcy. Ja wziąłem nadzorcę, takiego najbardziej podstawowego, ale jest nadzorczyni, która dostaje kasę za sprzedaną kontrabandę. Czyli po prostu to, co znajdzie, to idzie na sprzedaż. Gdzieś tam i z tego dostaje pieniądze jakieś. Izolatka 2 godziny. Posiadanie broni. Nożyczki. Okej, okay, ile ludzi czeka na... 3 oczekuje. 1 jeszcze oczekuje do zamknięcia w izolatce. Śrubokręt. Wesoły pan również trafi do izolatki. Sprawdźmy kartotekę, doświadczenie. Chcesz być, kurde? Sprawdźmy wywiad, informatorzy. Potencjalny informator. Zobaczmy, doświadczenie. Rekrutuj informatora. Jest informatorem. To jest były policjant. Dobra, on może być aktywny. Kurde, na biurko go położyli? Trochę niebezpieczne. Wszystkie dostępne cele są dla tego więźnia zbyt wysokiej jakości. Nie wiem, o co chodzi, ale... Ale przecież ja nie mam odpalonego jakości cel, chyba nie? Nie. To się chyba odpaliło ze względu na to, że... No, jakości cel, czyli faktycznie, kurde, coś takiego było. Nie wiem po co, no ale pff, spoko. Dobra, przyjedzie do nas jeszcze 3 gości za 4 godziny. 3 wesołych panów. Dobra, ale moi drodzy, bo tutaj znowu czasóweczka nam leci, więc... Kurde, tu mi się green screen psuje. W każdym razie, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. I co? W następnym materiale dalej będziemy rozbudowywać nasze więzienie i stawiać czoła kolejnym wyzwaniom, chociażby jak zbudować te cholerne 2 luksusowe łóżka. Także, cóż, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa.